Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w drugim odcinku z Sonica Forces. Ostatnim razem zaczęliśmy fabułę gry. Sonic został porwany przez Eggmana i jego podwładnych. Stworzyliśmy własnego bohatera. Tails dostał pierdolca. I dzisiaj zabieramy się za poziom 5, ponieważ udało nam się zaliczyć tam pierwsze 4 poziomy. I kolejne 4 zaliczymy sobie dzisiaj. I zaczynamy ten odcinek w grze, jak i na YouTubie, z walką z Zawokiem, bossem, który pierwotnie pojawił się w Sonic Lost World. Let's go, moi drodzy. This is the end, Sonic. Oh, hey, sounds like the party started. Wanna let me go and join in? No? Of course not. You hate fun. Whoa. Wow. The end, huh? Let's see you try something now that I'm free. Foolish hedgehog. Getting out of your chains does not make you free. Now, come and face the inevitable. Ha! The only thing inevitable here is my foot kicking your butt. Epicka walka się zaraz rozpocznie. Nie mogę się tego doczekać. Dobra. No, dawaj nam Zawok, no. Wiem, że to jest on. Znam go z Sonica Lost World. Nie trzeba mi go po raz 10 przedstawiać. Dobra, mamy tutaj osy, kurde. Osy. Osy pierdosy. Trzeba te osy pierdosy pokonać. No i dobra, walka jest dosyć prosta. W skrócie, unikaj jego laserów i potem zacznij go atakować, kiedy on wykona jeden swój zły ruch. W sensie, kiedy błędnie, że tak powiem, nie wiem, będzie próbował na nas usiąść. Na przykład, o tak. O! No może nie do końca tak. Trochę zrypałem, ale mniej więcej wiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o tą walkę. I dalej, kurde, się stresuje. What the fuck? Ogarnij to jąkanie się, Michał. To jest słabe. Nie wiem, czy wiesz. 36 ringów! No, dawaj. I myk! Ale dostałeś. Patrz, ile HP masz zjechane, yo. Dobra, lecimy dalej. Kurde, dawaj ty. W końcu to jest Modern Sonic. Halo, proszę, Modern Sonic, nie odwalaj głupot. Przyznam, że na początku, kiedy walczyłem z Zawokiem na livestreamie, chyba miałem z nim problem. Ciekaw jestem, jaki tutaj będę miał problem. Będę miał problem 10 wieku. Ej, to zdanie nie miało sensu, więc ten suchar chyba wytnę. I masz wpysk. Nie ułatwiasz sprawy, co? No kurde, ty sam nie ułatwiasz sprawy, Zawok. Wow. Dobra. To tak teraz sprawa się ma. I pewnie platforma będzie coraz mniejsza. Uwaga, bo uderzyła mnie pani waga. Ja bym oczywiście powiedział to inaczej, ale staram się być kulturalny, chociaż i tak klę co jakiś czas, więc no. To jest taka hashtag kultura. LOL, a myślałem, że tutaj będzie jakiś quick time event i ja będę musiał go napieprzeć. Dał dupy. I teraz większość fanów ból dupy, że jak Sonic mógł powiedzieć hot dogi, skoro on je chili dogi? What the fuck? W ogóle jak to jest możliwe, Cenega? Czy wy w ogóle myślicie? Tak, oni myślą, tylko po prostu przetłumaczyli to tak, bo wiadomo, że target Sonica to w większości są dzieci. Lecimy dalej. Mamy 4 medaliki, więc let's go! I tam dostaliśmy jakieś rzeczy dla naszego bohatera, ale my go sobie potem ubierzemy, jakkolwiek to brzmi.
It's that sound again. Whoa, it's not time for thinking. It's time for running. Okej. Etap piąty zaliczony. Teraz Egggate, etap szósty. Z czego po tym etapie zostaną nam tylko dwa do zaliczenia i będzie koniec tego odcinka. No niestety, tak to teraz właśnie będą wyglądały odcinki, bo łatwiej mi jest robić co cztery poziomy, aczkolwiek zobaczymy, jaką wy będziecie mieli opinię po obejrzeniu tego odcinka. I tak, jak widzicie, po tym, że jestem w tym samym ubiorze, to jest nagrywane tego samego dnia. Po prostu odcinek za odcinkiem, żebym miał taki dwuodcinkowy zapas. Dobra, to mamy zaliczone. Więc czas na Egggate w DevEggu. Let's go. Tutaj nie ma żadnej cutscenki, więc lecimy z koksem. Jak najszybciej się da, bo jesteśmy Sonic. Super ultra szybki Omega Jesz. I mamy teraz perspektywę modern Sonica w 2D. Co jest trochę smutne, bo modern Sonic bardziej się z 3D kojarzy niż z 2D. No ale tam ja nie będę się o to zapomniałem, że tak się nie robi, więc jeszcze raz powtarzamy poziom, tak nie powinno być. Zapomniałem, że boost gameplay tutaj działa na takiej zasadzie, że nawet, że jedziesz po tych rurach, to nie ma tak, że on ci się, jak to było, bo coś pamiętam, że z poprzednimi grami Sonica było tak, że nawet jakbyś użył boost gameplayu, to Sonic by ci nie wyleciał poza jakby obszar. Jakkolwiek to brzmi. Ale tak, jakbyście się pytali, boost gameplay to jest mój ulubiony gameplay, jeżeli chodzi o Sonica. Serio. To jest moim zdaniem najlepszy gameplay tego niebieskiego jeża. Jeżyka. Jeżyka Bożego. Dobra, mamy tutaj ściany, a raczej sufit zgniatający nas, więc let's go, szybko, jak najszybciej się da. Nie ma tutaj czasu. Trzeba uciekać, bo zaraz tutaj cała ta baza pójdzie w piździec. Ale fajnie tego... Ej, pomyliły mi się strony bez kitu, nie? Dobra. Wow! Co to było? Ej, to się tak da w tej grze? Ej, serio nie wiedziałem. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. A, fajnie. Fajnie, że Sonic, mimo że dałem gałkę analogową w lewo, to on i tak nie doskoczył. O kurde, ty. To tak się da? What? LOL, co ja tutaj najlepszego wyprawiam? Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć? Dobra, mamy checkpoint. What the hell? Dobra, nie kwestionuję tego, serio. Nie kwestionuję tego, co tutaj miało miejsce w sumie. Tak, wiem, pierścienie se potracę, trudno się mówi. Ja gram po swojemu, a nie po twojemu, zrozumiano? No nie mów, że znowu będzie ta sama sekcja z tym. No nie. A nie, to chyba nie jest to. Tak, to jest coś innego zupełnie. O! Doskonale. Dobra, mamy to. Doskonale. I spadamy w dół. Ale muza tutaj jest mega epicka. Tak samo jak ten. Jak sam poziom w ogóle jest mega epicki. Dobra, 2 minuty 38 sekund i 52 setne sekundy. 306 800 punktów. Ranga A niestety. Poprawi się to poza tam odcinkiem, nie? Ja to na spokojnie do tego podchodzę. Ja cieszę się, że mam w ogóle rangę A, bo to jest dosyć fajna i dosyć
dobra ranga. Tym bardziej, że gram na trudnym, więc wiecie. Easy there. Everything's cool. Are you here to rescue me? Mm-hmm. Can't tell you how much I appreciate it. It's been a while since I've seen a friendly face. Hey, Rookie, you still in one piece? Oh, sure. Don't even bother to ask how I am. Sonic! Amy? I'm so glad! Hello, Amy. Is there an exit around here? Your concern is touching, Knuckles. No długo na powrót Sonika nie trzeba było czekać, jak zresztą widzicie. Sonic, finding you alive is the best news we've had in months. And here's the bad news. Our intel indicates Eggman's got a weapons factory in Green Hill, pumping out munitions for his war effort. A factory? We can't take out Eggman's home base in Metropolis if he's got a factory supplying him. No kidding. Look, Sonic, I know you just got back. We're spread thin. Can you take care of this? We need that factory in Green Hill destroyed. Take the Rookie with you. You sure about this? The kid was shaking like a leaf the whole time we were at the Death Egg. Wiadomo, że się trząsł dlatego, że jest młody i niedoświadczony, kurde, Vector. Co ty, dopiero odkryłeś Amerykę? That's because it's cold in space. The factory is nice and warm. Czar mi tłumaczy to, że w kosmosie jest zimno, lol. It will be when it's burnt to the ground. Sonic, you take the lead. Rookie, just make sure you take good notes. I got 6 months of payback I'm just dying to spend. This sounds like a good start. No dobra. Arsenal Pyramid. I teraz tak. Widzicie tutaj taki owal w kolorze niebiesko-żółtym? To jest poziom, gdzie grasz więcej niż jedną postacią. Miejcie to na uwadze, dlatego że to jest wspólny poziom i Sonika, i tego... bo tego młodego. Więc Arsenal Pyramid Green Hill. Przedostatni poziom na ten oto odcinek. Let's go! The enemy's factory is inside the pyramid. I can send reinforcements if you don't think you can handle it. No need. The two of us are more than enough. We'll blitz the place and open up a path for the resistance. Right, partner? Lecimy sobie górą, czemu by nie? Może dostaniemy rangę S w tym poziomie, kto wie? I tutaj mamy oczywiście... boost! I teraz uwaga, bo to jest sekcja, gdzie są tutaj lasery. Pamiętam to ze swojego livestreama oczywiście, of course. Wow, 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 uwaga, uwaga, James Bond tutaj, activated mode. Ale zostali oni porobieni bez mydła, nie? XD. Widzisz? Sonic, ty jesteś tam, kurde, cienki bolek w porównaniu do młodego. Ty tak nie umiesz, kurde, płomieniem nawalać. A młody potrafi. I to się ceni. W trakcie tego boosta, który był przed chwilą, leciał remix tego. No, dokładnie. Teraz lecimy sobie w tę stronę. Warto tutaj poczekać, aż platforma odleci w górę, dlatego że tutaj mamy ringi razy 10. Warto mieć to na uwadze, bo to dodatkowe punkty i wiecie, dzięki temu jest, no, lepsza ranga, nie? I znowu to samo. Teraz chyba tędy się szło. Chyba. Ta, tędy. Dobrze poszedłem. Ła! Jednego tutaj pominąłem delikwenta. Tak nie może być. Dobra, dobra, dobra. Szybko, szybko. Go, 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 go. Gargo fast. Gargo fast. Gargo fast, 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 fast. Kurde.
I ominąłem tam, kurde, ringi. Szkoda. Pewnie będę miał teraz rangę A przez to. Bo gdybym nie ominął, to pewnie byłaby normalnie S-ka. No, mówiłem, że będzie ranga A. Wiedziałem, czułem to w moczu. Ukończono misję, etap 7. Oh yeah. Jestem ciekaw, co to będzie teraz za etap 8 nas czekał. Nie mogę się tego, szczerze, doczekać. Something is attacking inside the Mystic Jungle. Silver is fighting him, or it, or whatever. Just hurry! Guys, it's him! I'm looking forward to a second round with this guy. Parszywcem, dobra. Chodzi tutaj pewnie o Infinita. I tak, Luminous Forest, Mystic Jungle. Kolejny mój ulubiony poziom ze względu na soundtrack, jak i samą grafikę. Naprawdę, posłuchajcie sobie sami. Mega poziom. Eggman's forces are scattering bombs like confetti. We can't go on like this. The whole place is going up in flames. Not the kind of fireworks I like. Lecimy, kurde, na pełnej, na buście, kurde. Zwalać mi z drogi, frajerzy. Sonic tu jedzie. Patrzcie, jak robimy ich, kurde. Uga buga, unga bunga, kurde. No dobra, porobiłem ich tak, że sam zostałem przez samego siebie porobiony, XD. Okej, teraz na spokojnie. Powolutku powiedziałem. Głupi robociku, ty. I znowu będzie zaraz boost. Myk. A co, myślicie, że kurde ja jestem słabiak? Proszę was. Wy mnie chyba nie doceniacie. Głupie badniki. Dobra, lecim. Let's go. Naparzamy, kurde, ostro speedrun. Jedziemy tutaj niczym Formuła F1. O kurde, ile tutaj badników. Ile punktów będziemy mieli. Niesłychane. I znowu do przodu. Let's. Uwaga. Bo teraz będzie skok. Dobrze! I guess all the explosions riled it up. So look like we'll get past without a fight. Czyżby to był wąż z tego Harry'ego Pottera, ten wiecie, Slytherin? To kurde lightowo, ten poziom był kurde mega krótki, mega fajny. I proszę bardzo, w taki oto sposób ukończyliśmy level 8, a raczej etap 8. I niestety tylko ranga A, dlatego że gdybym zdobył więcej tych ringów i nie ginął pewnie, to byłaby tutaj spokojnie S. Trudno się mówi, żyje się dalej. Trzeba się z tym pogodzić. Nie jest się idealnym przecież. Dobra, Mystic Jungle versus Infinite, lecz jest to poziom, który sobie już dzisiaj nie zrobimy. Tak więc, to tyle z tego odcinka. Nie wiem, co chciałem tutaj przez chwilę powiedzieć, dlatego miałem takiego laga. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się ten odcinek, jak i wiele moich innych filmów, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy w sposób ciekawy jest prowadzony ten let's play i czy w ogóle tobie ten let's play się podoba, jak i czy sama gra tobie się podoba. A ja czekam na opinię od was, czy chcecie, żebym robił po 4 poziomy na odcinek, czy po 5. No i czy chcecie, żebym robił te poboczne misje, bo jakby nagrywam to odcinek zaraz po pierwszym odcinku i nie widziałem jeszcze komentarzy, ponieważ nawet pierwszego odcinka nie zdążyłem zmontować, ani zrenderować, ani wrzucić. Więc wiecie, o co chodzi. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć i pa pa!